Peter Kloski. Dzisiaj wyjątkowy film i recenzja, bo cofniemy się do roku 2012, bo wtedy LEGO wypuściło pierwsze zestawy z serii LEGO Friends, a jednym z tych zestawów była właśnie ta kawiernia, która stoi na stole. Ponieważ zestaw jest archiwalny, zobaczmy, co się zmieniło w instrukcjach. Wtedy na samym początku były jakieś ostrzeżenia, gdzie trzeba budować. Tutaj jeszcze budujemy naszą kawiarnię. A na samym końcu mieliśmy naprawdę dużo reklam, bo były tam reklamy kreatorów. Jeszcze jakiś duży zestaw z serii LEGO Friends, który wtedy wyszedł. I cały Heart Lake City i inne zestawy. Mamy właśnie ten, on jest z najmniejszym numerem. Zobaczcie, w roku 2012 wydano aż 14 zestawów. Największy jest ten domek. Wszystkie zestawy mi się podobają, tak samo jak na rok 2020. Tak wygląda po zbudowaniu już ten zestaw. Naprawdę fajnie się prezentuje. Dostajemy tutaj taki stolik i główną atrakcję, czyli naszą kawiarnię. A z różnic pomiędzy dzisiejszymi zestawami mamy takie coś, że ten stolik nie jest do niczego przyczepiony, tylko jest osobną konstrukcją. Ja nie kojarzę we współczesnych zestawach takiego klocka. Wy też i kiedyś nie zdobiono docowymi, tylko takimi zwykłymi, transparentnymi jedynkami, które w dzisiejszych czasach służą do czegoś zupełnie innego. Zapomniałam jeszcze powiedzieć o kwiatkach, które są starego typu. LEGO już nie korzysta z nich w zestawach serii LEGO Friends. Zanim jeszcze przejdziemy do środka, zobaczcie kawiarnię z przodu i z bliska. Przyjrzyjmy się w środku naszej kawiarni. Mamy tutaj miejsce dla naszego sprzedawcy. Jest tutaj kasa, która jest nad drukiem. I jeszcze mamy tutaj unikatowe, żółte akcesoria kuchenne. Jest tutaj maszynka do takich świderków, lodów i jedno takie ciasto. To jest na plus i też mamy jakiś stoliczek, na którym jest sól i pieprz obok naszej kasy i jeszcze jakiś ketchup i musztarda i stoliczek z bardzo eleganckimi ławkami. Mogą tutaj usiąść dwie, nie wiem czy trzy, friendsowe minifigurki. Z prawej strony mamy zlew z prawie wszystkimi kuchennymi akcesoriami, jakie dostajemy w tym zestawie. Zobaczcie, ile ich jest. Zobaczcie, ile mamy tutaj wszystkich akcesoriów kuchennych. LEGO chyba już nie produkuje w tym kolorze tych akcesoriów. Wróćmy naprzód naszej kawiarni i rzućmy sobie okiem na nasz stoliczek. Na pewno płotki w białym kolorze, takie w podwójnej wysokości, już w LEGO są rzadkie. Podobają mi się takie czerwone kulki. Mamy tutaj dużo czerwonego i białego koloru, aż dwa kieliszki i dwie babeczki. W tym zestawie dostajemy dwie friendsowe minifigurki, Marii i André.
Zobaczcie współczesną i starszą Andrzeję na bruki, na koszulce trochę się zmieniły i włosy też, ale nie ma jakichś wielkich zmian. No to teraz podsumujmy sobie ten zestaw. No jak na ten rok zestaw prezentuje się naprawdę świetnie. Jest tutaj parę takich drobnych minusów, więc ocena tego zestawu będzie gdzieś w okolicy 9,5/10. Tak, ocena dla tego zestawu będzie superowska. I do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa, pa!